Cześć, witajcie. Do świąt jeszcze kilka tygodni, a portale nie przestają nas rozpieszczać rozdawnictwem ciekawych tytułów. Do dzisiaj, do 17, był do odbioru na Epiku Empyrion Galactic Survival. W tej chwili mamy już dwie inne gierki, niestety. Przynajmniej w moim mniemaniu ciut gorsze. Mianowicie utrzymana w komiksowej stylistyce Atom Eve i symulator prowadzenia sklepu z kartami. Nie wiem, czy jest tutaj też możliwość gry w te karty. No ale tak jak mówię, w tym tygodniu no wydaje mi się, że Epic zbytnio nie dowiódł, nie? Zdecydowanie wcześniejsze tytuły były znacznie lepsze. No ale na szczęście nie tylko Epica mamy. Jeżeli posiadacie Prima, Prime wyskoczył z czterema ciekawymi tytułami. Dwa tytuły uważam, że są bardzo mocne, pozostałe dwa, no, kwestia gustu, nie? Mianowicie, cóż my tu mamy? Doom Eternal, no nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Bioshock, wersja zremasterowana. Z pewnością ogram, z pewnością sobie sprawdzę. Ghostbusters. Nie jestem pewien, czy jest to coś dla mnie. Może zerknę, może nie. W każdym razie, no, za darmo jest to bardzo dobra cena, jakby nie patrzeć. I Dreadout. Dreadout wydaje się dość z ciekawym tytułem. Jest to swojego rodzaju horrorek, gatunki, przygodowa niezależna, no. Powiem wam, że bardziej przerażająco niezależna, nie? Klasyfikacja wiekowa 17+. No, to dobrze wróży, nie? Tytułowi. Nie jest to raczej tytuł najwyższych lotów, ale myślę, że taki indyczek warty ogrania, nie? Digital Happiness, nie słyszałem o tym studiu. Wydawca Plugin Digital, więc nie są to żadne wysokie, żadne mocne studia. No ale jak już nieraz się przekonaliśmy, dużo częściej właśnie te małe studia znacznie lepsze tytuły dowożą niż masówki, które no, prezentuje nam na przykład Ubi. Także w tym tygodniu zdecydowanie Prime uratował Epica. Epic wydaje mi się, że no trochę spartolił sprawę. No ale pewnie znajdą się i miłośnicy tamtych tytułów. Mimo wszystko tutaj rozdawnictwo rozdawnictwem, ale bardzo ciekawą akcję ma w tej chwili Steam, na którego sobie teraz przejdźmy. Mianowicie Festival Next. Święto nadchodzących gier, które trwa od 14 do 21 października. Dzisiaj mamy 17, także zostało jeszcze tylko kilka dni. I o co tu chodzi? Bardzo dużo twórców udostępniło dema swoich nadchodzących gierek. Wiadomo, że mnóstwo z tych tytułów, które tutaj występują, no będzie kaszką, nie? Będzie to kaszana, jakich mało, będą pewnie jakieś indyki. Ale muszę przyznać, że znalazłem kilka tytułów wartych uwagi. Kilka tytułów, które ogram pokrótce, które sprawdzę dla siebie i przy okazji dla was też, czy też może dla was, a przy okazji dla siebie. Jak widzicie, zakup przedsprzedaży 170 zł w tym wypadku, Empire Offense. No ale możemy sobie za darmo pobrać demko i bez najmniejszego problemu sprawdzić ten tytuł, nie kupować kota w worku. I
powiem wam, że bardzo mnie to cieszy. Kiedyś, kiedyś to było, nie? A tak na serio, kiedyś dostawaliśmy, trochę się boję tutaj przewijać, bo są też i takie bardziej 18 plus gierki. Ale dobra, najwyżej się wytnie, nie? Kiedyś dostawaliśmy bardzo dużo DM, czy to do gazet, czy kupując gry, były jakieś demka zapowiedzi innych gierek, nie? Wtedy mniej więcej już wiedzieliśmy, czy ten tytuł chcemy, jakie on ma mechaniki, jak to wygląda, czy nas to zainteresuje. W tej chwili, no w tej chwili jest różnie, nie? Niektóre tytuły zupełnie różnią się od tego, co ich trailery pokazują. A tych dem mamy bardzo mało, które byśmy mogli ograć, które by pozwoliły nam sprawdzić, czy dany tytuł nam się będzie podobał, nie? Także uważam to za naprawdę świetny pomysł. No i tak jak powiedziałem, no kilka demek już sobie pobrałem, kilka demek sprawdzimy, zobaczymy, czy jest na co czekać. A co to jest? Counter-Strike dla furasów? Zerkniemy sobie, co? Desert. Soon, legions and forces are drawn here, and the tension was on the edge. Czemu mnie nie dziwi język, jaki jest w tej grze? Defeat me first. Nie wierzę. Chyba The First Descendant będzie miał tutaj konkurencję. Dobra, whatever. Nie o tym chciałem, nie? Powiem wam, że z grubsza tak już przejrzałem tytuły, które tutaj są. I pomimo, że tak jak wspomniałem, no jest tutaj masa krapów, jest sporo indyków. Jest też dosyć dużo gier niezależnych. To są tytuły, którym warto jest poświęcić uwagę. I myślę, że naprawdę warto, wiecie, usiąść na tą godzinkę, czy nawet na te dwie godzinki, przejrzeć, jakie są tutaj te dostępne tytuły, wziąć sobie, pobrać te demka i zobaczyć, czy chcemy... nostalgia. Czy chcemy te gry w naszej bibliotece, nie? Czy chcemy je wishlistować? No dobrze, słuchajcie, ja się powoli zabieram za ogrywanie demek, które sobie pobrałem. Nagram jakiś krótki materiał. Nie będę robił tak chyba, że jeden film, jedno demo, tylko wrzucę pewnie gameplay z dwóch, trzech różnych tytułów. I wtedy to wrzucę, jakoś tam skondensuję do jednego materiału, nie? Bo no bez sensu tutaj robić 20 filmów, jeżeli damy radę to na przykład w 5 zmieścić. No i to pokrótce tyle, co chciałem wam powiedzieć. Także myślę, że jest czym się zainteresować. Ja spadam do nagrywania kolejnego filmu. A wy się trzymajcie, bądźcie zdrowi, no i do zobaczyska. Na razie.